trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Olkiewicz, Indykacz Pol, jesteśmy na gali FEN 33, tuż po walce Rafała Kijańczuka z Marcinem Filipczakiem, ze mną trener Rafała Robert Jorz. Witam serdecznie. Dobry wieczór, witam. Jakby trener skomentował tą całą sytuację, no bo wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że sędzia powinien wziąć rękę zawodnika i sprawdzić, czy odpłynął, no bo tak wydaje nam się, że zasugerował się tym, że... Nie jestem sędzią i tutaj trzeba było oddać to pod komisję sędziowską niezależnych kilku sędziów, żeby to ocenili, natomiast nie było jakby sprawdzenia przytomności przez dotyk i nie było też werbalnych pytań, czy Rafał jest w walce i po prostu podjął decyzję na jakiejś tam zasadzie swoich subiektywnych spostrzeżeń sędzia. I no, kiedy puścił gilotynę na Rafał, był jak najbardziej przytomny, więc nie słusznie. No i tutaj jakby będziemy protestować, użyjemy wszelkich dostępnych, możliwych środków, żeby oprotestować ten werdykt i no, zbieramy informacje, zaraz będziemy rozmawiać z właścicielami, jak do tego podejść i no, będziemy walczyć o ten, no, szkoda rekordu dla Rafała. Przyjęlibyśmy na klatę, jeżeli by go udusił, jeżeli by go znokautował, poddał w inny sposób, natomiast no, walka była równa do momentu tej decyzji, która niesłusznej i no cóż, no będziemy walczyć. Rozumiem, że będziecie składali protest. Będziemy protestowali, nie zgadzamy się z wynikiem. Powiedziałem Rafałowi, żeby nie wychodził do werdyktu. My też nie wyszliśmy, nie zgadzamy się. Także idziemy tą drogą. Rozumiem. No i w takim razie, jeżeli się uda ten wynik... Jak najbardziej, jak najszybciej rewanż, choćby i dziś No co mam więcej powiedzieć? W takim razie na koniec zapytam o gameplan, jaki był na... Bo dużo nie zobaczyliśmy tej walki. Właśnie czekać spokojnie, żeby się przeciwnik wyszalał i potem w trakcie walki zacząć atakować. No, nie pozwolił sędzia zrealizować tego planu naszego. No co mam powiedzieć? No popsuł nam, no co? No, popsuł nam występ. No. W takim razie zaczekamy na informację o tym, czy protest udało się złożyć, pewnie na pewno publicznie da się do informacji, czy WCA, czy Rafał i będziemy wszystko wiedzieć. Na pewno będzie opublikowane w mediach Rafała i klubowych. No na tą chwilę tutaj rozmawiam z wami, natomiast za chwilę chcemy się udać do włodarzy i ustalić, w jaki sposób mamy to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.